Paweł Żelazowski dla portalu Fighterbase. Paweł, wygrałeś przez ciężki knockout na Salimie Tularim. Powiedz, czy spodziewałeś się, że ta walka przebiegnie tak szybko i w ten sposób? Chciałem walkę wygrać, nie planowałem w jaki sposób. Wiedziałem, że wygram, ale nie chciałem po prostu, żeby to tak wyszło z takim ciężkim knockoutem. No wiadomo, to jest taki sport. Oczywiście cieszę się, bo na pewno to wpływa pozytywnie na moją karierę. No tutaj oczywiście pełen szacunek Salimowi. Jest naprawdę dobrym zawodnikiem, wiem, że był dobrze przygotowany. Tutaj też na początku mnie trafił w nos porządnie. Wiedziałem, że mocno bije, że poprawił boks. No wyszło po mojej myśli, tak jak chciałem, walka zakończona szybko. No i mam nadzieję, że Salim po prostu szybko powróci do treningów i będzie mógł dalej trenować, że nic mu się po prostu nie stało. Była to walka o pas profesjonalnej ligi MMA, powiedz, czy czułeś dodatkową presję? Znaczy to może nie czułem presji, aczkolwiek wiedziałem, że to jest ważniejsza walka niż reszta walk, czyli najważniejsza w moim życiu. Tak samo zarówno w Salima. Mieliśmy takie same rekordy, ktoś musiał przegrać. Wiedziałem, że ja wygram, no ale po prostu każdy musiał dać z siebie wszystko z nas. Na szczęście wyszło wszystko dobrze po mojej myśli. No, pas jest mój, zawiozę go do białej oczywiście. Będę świętował ze znajomymi, z chłopakami z klubu. No i to na tyle na razie. Okej, a powiedz, jak się przygotowałeś do tej walki, jakie suplementy, jaki cykl treningowy, czy ci dokładałeś jakieś treningi typu crossfit na przykład? To znaczy tak, ja w ogóle trenowałem już dłuższy okres, bo wcześniej miałem kontuzję, prawda, w kwietniu. Po tej kontuzji wróciłem i trenowałem przez całe wakacje do walki tam w Białej Podlaskiej. Później przygotowywałem się do walki w Bieżuniu. Miałem walczyć z Mateuszem Sablikiem jeszcze w kategorii 84 kg. Natomiast Mateusz doznał kontuzji, tam chyba połamał rękę. Niestety musiał się wycofać, ja nie zawalczyłem na tej gali. Dostałem propozycję walki tutaj. No oczywiście treningi to było... Oczywiście mata, robiłem boks z Rafałem Ciurskim, tutaj od nas chłopak z klubu. Treningi, dużo też, prawda, biegania, TRX i crossfit, to się nazywa GRID, dokładnie, GRID coś tam, prowadzone w fabryce ciała przez Sebastiana Tarnowskiego, na pewno też dużo dały mi do przygotowań. Oczywiście treningi kondycyjne, siłowo-kondycyjne, siłowe wcześniej, no i teraz na zrzucaniu wagi, to była głównie mata, prawda, boks, grappling, zapasy. A powiedz jeszcze, jak czułeś się w wadze 77 kg, bo walczyłeś normalnie w wadze do 84 kg, tak? To była twoja pierwsza walka w tej kategorii? To jest ciężko mi powiedzieć, bo walka nie przebiegła na pełnym dystansie. Nie wiem, jak bym się czuł kondycyjnie na przykład w drugiej czy trzeciej rundzie. Natomiast dziś już po nawodnieniu się, po porządnym najedzeniu się, czułem się spoko. Byłem dobrze nastawiony do walki, czułem, że mam siły. No i oczywiście wszystko zaowocowało w tak szybką walką. Okej, a jeszcze powiedz, jakie masz plany na przyszłość? Plany na przyszłość? No na pewno... Przyszły tydzień będę świętował, na pewno będę musiał zrobić przerwę dłuższą, bo prawdopodobnie mam pękniętą rękę i ten nos jeszcze. Myślę, że około 3 tygodni zrobię przerwy, no i wrócę powoli do treningu, prawda, zobaczymy kiedy dostanę następną ofertę walki. Myślę, że jak dostanę coś, jakąś ofertę, nigdy tam nie odrzucałem, prawda, to po prostu ją przyjmę. Obym tylko wrócił jak najszybciej, prawda, z tą ręką i z tym nosem do by mógłbym trenować, prawda. Okej, dzięki serdeczne. Paweł Żelazowski dla portalu Fighterbase i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Chciałbym pozdrowić tutaj, oczywiście podziękować wszystkim chłopakom z klubu, głównie trenerowi Łukaszowi Grochowskiemu, mojemu głównemu trenerowi, reszcie chłopaków z całego teamu, trenerowi Mirkowi Oknińskiemu, oczywiście tam w Fabryka Ciała Białej Podlaskiej, tam też się przygotowywałem, firma MedActive, Bartek Cięciała Białej Podlaskiej, on jest moim fizjoterapeutą, prowadzi mnie od czasu kontuzji, przygotowywał mnie tutaj oczywiście do walki, jakieś zabiegi fizjoterapeutyczne i naprawdę wszystkim widzom, wszystkim fanom, no bo to w sumie to nie jest tylko mój sukces, tylko to jest nasz wspólny sukces, także wszystkim dziękuję i pozdrawiam wszystkich.